Kochani, to Słowo Boże, które otrzymaliśmy na ten dzień poświęcenia świątyni, kieruje nasz wzrok ku dwóm rzeczywistościom. W pierwszym rzędzie ku właśnie rzeczywistości świątyni, tego też miejsca, w którym jesteśmy, świątyni, którą Pan Bóg wybrał sobie na mieszkanie, wyłączył z innych rzeczywistości, by tam przebywać. W języku hebrajskim słowo święty znaczy tyle też, co oddzielony. Bóg wybiera i oddziela i czyni coś swoim, świętym, tak by tam mieszkać. Jednak patrząc też na tę rzeczywistość Bożego zamieszkania na ziemi, potrzeba by nam towarzyszyła jednocześnie ta świadomość, którą miał król Salomon. Król Dawid, jego ojciec, nazbierał mu wszelkich potrzebnych materiałów budowlanych do wybudowania świątyni, bowiem od czasu wędrówki przez pustynię Arka Przymierza, zatem obecność Pana Boga w Izraelu, mieszkała w namiocie, który można było rozmontowywać i przenosić. Dopiero król Salomon buduje świątynię, więc miejsce stałe, miejsce, które ciężko rozłożyć i przenieść na drugi dzień. Świątynia to miejsce stałe i przy modlitwie oddania świątyni Panu Bogu, Pan Bóg ją sobie wziął, słyszymy, jak król Salomon mówi, że Panie, nie ma takiego Boga jak Ty. Nie ma takiego wielkiego Boga jak Ty na całej ziemi. I mówi, czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Naprawdę? Przecież niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć. Całe niebo, choć jest wielkie, choć sobie go nie możemy wyobrazić, to tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Czyż ta świątynia jest wobec nieba najwyższego, które Cię nie obejmuje? Salomon jest pewny, że majestat Pana Boga, Pan Bóg jest ogromny, potężny, wielki. I pyta, czy naprawdę? I mówi, niechaj jednak zważ, Panie, na tą modlitwę, którą dziś dla Ciebie zanoszę, nie w nocy i dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, w którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą się zanosi w tym miejscu. Wysłuchaj błaganie, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu i wysłuchaj w miejscu swego przebywania w niebie. Wysłuchaj i przebacz. Król Salomon jest pewny, że świątynia jest owszem miejscem wybranym przez Boga, ale które do końca Boga nie obejmuje, nie jest w stanie. Stąd też uknuto takie powiedzenie o podnóżku stóp Pana. I tak w świątyni jerozolimskiej był przedstawiony taki tron ogromny. Podnóża tego tronu była bodaj Arka Przymierza właśnie. Tron był ogromny, bo był podnóżkiem stóp Boga. I tron był bardzo duży. Także sięgał dachu. Był wyobrażeniem tego, że Pan Bóg jest większy niż świątynia. Przypominał to wchodzącym. Pan Bóg jest większy, ale jednocześnie wybiera to, co małe, to, co człowiek chce mu dać na własność, to, co człowiek chce oddzielić od swojego życia i dać Jemu, by było święte, by to było miejsce, w którym jest pewne to, że Bóg się spotka z człowiekiem. Miejsce, w którym jest pewne, że Bóg się spotka z człowiekiem. I tak, tu jest jedna sprawa. Budowla oddana na własność Bogu, którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Ale jest też drugie. Święty Paweł mówi do nas, wy jesteście Bożą budowlą.
Wy, także każdy z nas jest miejscem przez Chrzest Święty, który Pan Bóg sobie wybrał na własność, by było święte, by było dla Niego, by było miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Ty i ja. Najpierw byś Ty sam spotykał się z człowiekiem, byś Ty sam dbał o swoją świętość, o swoją czystość, o swoje dobro, tak jak przecież o tę świątynię też się troszczymy, by była czysta, by była przystrojona, by tu nie było bałaganu, by było uporządkowane. I tak samo jak dbamy o rzeczywistość tej świątyni, w której jesteśmy, którą Pan Bóg sobie wybrał, tak samo trzeba dbać o samego siebie, bo też jestem świątynią. Ta świątynia była święta, czysta, uporządkowana, bez chaosu i Bogu oddana na własność, na Jego wyłączny użytek. Byś Ty sam spotykał się z Bogiem, ale by i drugi człowiek, którego spotykasz, też mógł przez siebie spotkać się z Bogiem. Wy jesteście Bożą budowlą. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście, mówi nam mocno święty Paweł. I wreszcie Ewangelia o Zacheuszu. Zacheusz był niskiego wzrostu, był zwierzchnikiem celników, był pogardzany, był grzesznikiem. Taki był w oczach ludzi. I jakbyś chciał Jezusa ujrzeć. Wreszcie spiął się na sykomorę i zobaczył Jezusa. Jezus mówi do niego: zejdź prędko, bo muszę się zatrzymać w swoim domu. Stąd te świece, które zapaliliśmy przed mszą, świecą się one przy tych miejscach, które nazywamy zacheuszkami. W tych bowiem miejscach biskup, konsekrując Kościół, uczynił znak krzyża świętym olejem. Tym samym olejem, którego każdy z nas, kapłan, namaścił w chwili chrztu świętego. To jest ten sam olej. I tak jak my zostaliśmy tym olejem namaszczeni, będąc oddani Bogu, tak ta świątynia tym samym olejem namaszczona jest oddana Bogu. Zacheuszu, zejdź prędko, bo muszę się zatrzymać w Twoim domu. Muszę. I te świece, i te kawałki marmuru z krzyżem są znakiem tego, że Pan Bóg musi się tu zatrzymać. Że zbawienie stanie się udziałem tego domu. Tego. I faktycznie Zacheusz nawraca się i mówi: oto połowę mojego majątku daję Bogu, jeśli koło się przyszedłem, zwracam poczwórnie. Jeśli więc, kochani, obchodzimy dzisiaj tę rocznicę poświęcenia świątyni, zwróćmy uwagę na te dwie świątynie. Tę widzialną, tę z kamieni, ale też tą świątynię, którą sami jesteśmy. Byśmy pamiętali o tym, że o jedną i drugą trzeba dbać, by była święta, czysta, uporządkowana, ale byśmy też w tym pamiętali, że Pan Bóg musi się tu zatrzymać i tutaj, i w każdym z nas, że On pragnie, by zbawienie stało się udziałem tego domu, ale tego. To jest nasze przeznaczenie w oczach Bożych. Tu udzielać zbawienia, tu udzielać swojego życia, tu udzielać swojej łaski i tu udzielać swojej obecności. Bądźmy dzisiaj wdzięczni za to, że Pan Bóg każdego z nas sobie wybrał i wdzięczni za tę świątynię, w której jesteśmy, że tutaj możemy spotykać się z Bogiem każdego dnia. Amen.